Dzień dobry, proszę Państwa. Koniec przygody z tym domem. W dzisiejszym odcinku jedziemy do Nowego Jorku. Przed nami po drodze kilka punktów, które musimy zahaczyć. Na pewno pojedziemy do Filadelfii. A po co? Zaraz się dowiecie. Bardzo miły pobyt w domu za mną. Domek przyjemny, czysty. Ruszamy w drogę, drogi widzu. Niestety w nocy złapał mnie lekki katar, chyba od pana Czarka. Także dzisiaj jest taki mood, wiecie jaki, lekko chorobowy, z zatkanym nosem, ale mam nadzieję, że to szybko przejdzie. Z Waszyngtonu do Nowego Jorku jest jakieś 4 godziny, także trochę czasu ze sobą spędzimy. Dojechaliśmy właśnie do Filadelfii, to tutaj właśnie dzisiaj zjemy śniadanie. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, zdążyli już zauważyć, że ostatnio stałem się fanem kanapki Philly Cheesesteak. To właśnie tutaj, w restauracji za moimi plecami, powstała prawdopodobnie pierwsza kanapka tego typu na świecie. Jak to smakuje? Chodźcie, sprawdzimy. Restauracja została założona przez dwóch braci, Pat and Harry Oliviers. W latach 30. sprzedawali oni hot dogi na włoskim targu w południowej Filadelfii. Któregoś razu jeden z nich postanowił do buki od hot doga wsadzić mięso ze steka. A jak to smakuje? Mamy tutaj mięso ze steka, cienko krojone, dużą ilość sera, no i farsz z cebuli. W takiej świeżej, mięciutkiej bułeczce. Naprawdę prezentuje się to bardzo dobrze. No mięso z serem nie może chyba źle smakować. Mięciutkie mięso, bardzo fajny farsz z tej cebuli. Ja muszę jeszcze dodać coś, czego Wojek nie powiedział. Mianowicie obsługa jest ekspresowa. Jeszcze nie zdążyła mi przejść płatność kartą, a już właściwie miałem bułę w łapie. I to jest niemożliwe. Nawet napoje zamawia się w oddzielnym okienku, żeby jeszcze ten proces był jeszcze szybszy. $15, buła w łapę, dziękujemy. Według Wikipedii założycielami było dwóch braci. Natomiast na stronie internetowej tego miejsca widnieje tylko Pat. Uwielbiam te kanapki. Wiele osób, jak wrzucałem w ogóle tą kanapkę na Instagrama, myślało, że to jest hot dog. No, można byłoby się pomylić, aczkolwiek uważam, że jest dużo lepsza niż hot dog, ponieważ mamy lepszej jakości mięso, no i ogólnie lepsze składniki, fajne połączenie smaków. Sama restauracja znajduje się w centrum osiedla, ruch jest naprawdę bardzo duży. Podczas kiedy tu jemy, cały czas ktoś przychodzi i zamawia kanapeczki. Sam ser w smaku przypomina trochę dip serowy do nachosów. Jest to taki klasyczny topiony ser, jaki można tutaj chyba spotkać najczęściej. Fenomenalna kanapka, ale skoro to miejsce wywodzi się z hot dogów, wypadałoby zjeść hot doga. Zamówię jeszcze hot doga, no i spróbujemy, jak on smakuje. Nie jestem za specjalnie właśnie zwolennikiem hot dogów, głównie przez jakość tych parówek i przez tą kompozycję smaku. Zobaczymy, jak jest tutaj. Nie zdążyłem wam powiedzieć o tym, jak powstała sprzedaż tej kanapki, a już dostałem hot doga. No z tego, co widzę, to jest bardzo malutki. Wygląda tak. Trzeba keczupu do niego zdecydowanie nalać. O, hot dog wygląda tak biednie. Nie ma się co oszukiwać. Dodałem sobie keczup i tam możemy sami sobie położyć pikle krojone. Parówka nie ma takiej luźnej konsystencji. Trochę smakuje jak kiełbasa. Jest to dużo lepsza parówka niż w tych hot dogach w Polsce. Zdecydowanie bym tu przyszedł na kanapkę Philly Cheesesteak. Bułka w tym hot dogu strukturą trochę przypomina taką bułkę maślaną. Taka bardzo mięciutka, sprężysta. Hot dog zjedzony, no taki całkiem smaczny, ale nie najlepszy. Za takiego hot doga trzeba zapłacić tutaj $5. Za kanapkę Philly Cheesesteak z dodatkowym serem trzeba zapłacić tutaj $16. Bardzo syte jedzenie. Jedziemy dalej. Teraz już bezpośrednio do Nowego Jorku. Widzimy się z wielkiego miasta. Jeszcze wam szybko powiem, że kiedy ci bracia wymyślili tą kanapkę, mieli oni w tym swoim straganie, z którego sprzedawali hot dogi wcześniej, przejeżdżał podobno jakiś taksówkarz obok nich, no i zobaczył, że mają jakąś nową pozycję w menu. Zamówił Philly Cheesesteaka, po czym kiedy go zjadł, powiedział do Pata: musicie wprowadzić tą kanapkę do menu, jest obłędna. Ale czy to wszystko jest prawdą? Nikt tego nie wie, to są tylko domysły. Policja jedzie, trzeba uciekać. W każdym razie polecam to miejsce, jeśli będziecie w Filadelfii. Klimat oddaje, typowo po amerykańsku. Przyjechaliśmy właśnie do Nowego Jorku, proszę Państwa, jesteśmy. Idziemy sobie teraz do Central Parku, posiedzimy, popatrzymy, pospacerujemy i dopiero potem udamy się do hotelu. Wynajęliśmy sobie w trasie dopiero. To nie jest żadna podróż zaplanowana, żebyście sobie nie myśleli, że my plan tej podróży układaliśmy miesiącami. Dopiero w samochodzie, jadąc tak naprawdę z Filadelfii do Nowego Jorku, znaleźliśmy sobie pokój hotelowy, zarezerwowaliśmy i dopiero wieczorem się tam udamy, bo chcemy tutaj jeszcze skorzystać z tak zwanego światła dziennego.
wielkie miasto. Pierwsze, co można powiedzieć, gigantyczne budowle, wielkie nieruchomości, mnóstwo wieżowców tak naprawdę, mnóstwo. Gdzie nie spojrzysz, tam wielki drapacz chmur. Ikonicznym dla mnie takim miejscem właśnie są te budki z hot dogami, przydrożne. Niestety minusem tego, że nie byliśmy w hotelu, jest to, że muszę chodzić z plecakiem, ponieważ oglądałem materiały Buddy z Ameryki. No wiem, że wyciągają bagaże często z bagażnika, także wolę komputerek i cały sprzęt mieć na plecach ze sobą. Tak. A ty co masz na plecach? Ja mam na plecach plecaczek, w którym mam paszport i kartę, bo jak mi ciuchy ukradną, to tak naprawdę kupię sobie nowe. Natomiast gdyby mi ukradli paszport, no to jest to spory problem, więc również mam plecaczek. Także takie życie, widzowie. Jednak szybko zmieniamy zdanie, są budki z hot dogami. Uważam, że trzeba go spróbować. Zamawiamy sobie po hot dogu. Hot dog za $4 w Central Parku. Central Park, jak to smakuje? No, wyglądem przypomina mega tego hot doga z Ikei. Ketchup, musztarda, podstawowe sosiki. Parówka taka, jak zdarza się na przykład w Hiszpanii, czyli one są takie bardziej pomarańczowe, niżeli białe. Ale taki, powiem wam, nie najgorszy. Bułka świeża. Czego się spodziewać po tych parówkach? Gość, który w ogóle przygotowuje te hot dogi, ma wszystkie te parówki w workach foliowych i po prostu z podgrzewacza, z tego worka wyjmuje tą parówkę. A ja jeszcze widziałem, jak mu te szczypce upadły. Zanim zaczął robić nam te hot dogi, upadły mu te szczypce, w które łapie parówę. No i tak próbował na cicho ciemnego to podnieść z ziemi, no ale ja to widziałem. Spoko hot dog. No, $4, Central Park, sami sobie odpowiedzcie. Dobra, ale ile można spacerować po parku? Czas zjeść kolację. Dzisiaj polecajka pana Czarka, za moimi plecami Panda Express. Sprawdzimy, co to takiego. Podobno tani Chińczyk. Pan Czarek zamówił mi ryż, makaron, siomein, stek z wołowiny, no i krewetki. Krewetki w miodzie i z orzechami włoskimi. Nie byle jakie. Sweet and sour sauce. Spróbujemy z tym sosikiem. Stek jaki soczysty, niesamowite. Tutaj jest jeszcze, nie wiem co to jest, wygląda jak brokuł. Twardy i bardziej taki strączkowy, bym powiedział. Za taki talerz musimy zapłacić 14,30. Przy czym pamiętajmy, że w Nowym Jorku jest prawdopodobnie najwyższy podatek ze wszystkich stanów. Całkiem ciekawa alternatywa do zjedzenia czegoś na szybko na mieście. Trochę przypomina mi to taki szybki posiłek w galerii z Bemarów właśnie. Mandarin teriyaki sauce. Ten ryż i ten makaron trzeba trochę podlać. Mnie trochę zasusza, ja lubię takie bardziej dania w sosie, że tak powiem. Jak za $14, naprawdę uważam, że jest to uczciwa porcja. Najadłem się. Chyba już więcej nic nie będę jadł, chociaż cały czas tutaj tak mówię, a cały czas coś się dojada. W środku Nowego Jorku za $14, przypomnijmy, że dzisiejsza kanapka Philly Cheese Steak kosztowała 16. Także no jest różnica. Tani Chińczyk kontra kultowa kanapka. Macie bardzo dużo możliwości skomponowania talerza swojego. Jest naprawdę tutaj od groma kurczaka, różne makarony, ryże. Jedziemy odebrać chatę. Tak naprawdę to pokój hotelowy. Zobaczymy waruny. No, wybieraliśmy taki, że ma być ładny, tak? Nie. Nie będzie ładny? Będzie brzydki? Tani. A, ma być tani. Jakbyście szukali pracy, to tutaj możecie ją akurat dostać.